Cześć, z tej strony Jacek z bloga System Trader i zapraszam do vloga numer 23. A dziś porozmawiamy sobie o obligacjach w portfelu pasywnym. Przede wszystkim w kontekście waluty, w jakiej te obligacje powinny być. Zapraszam serdecznie. Zanim przejdę do konkretów, chciałem podkreślić, że to, o czym tutaj mówię, to jest moja opinia. Absolutnie nikomu niczego nie narzucam. Staram się tutaj bazować na danych, na faktach, natomiast są takie sytuacje, gdzie pomimo nawet tego, że bazujemy na nawet najlepszych opracowaniach i analizach, to inwestor musi sam zdecydować na przykład, jakie ryzyko chce mieć w portfelu, a jakiego ryzyka być może w portfelu nie chce mieć. I tutaj nie ma tak naprawdę złotej reguły, każdy musi rozsądzić samodzielnie. To tak tytułem wstępu. O co chodzi z tymi obligacjami? Otóż w pasywnym portfelu zwykle większość z nas musi mieć część obligacji. Dlaczego? Ano dlatego, że nie da się oprzeć portfela tylko i wyłącznie na akcjach. Spośród wszystkich klas aktywów, akcje to jest właśnie ta klasa aktywów, która historycznie zarabiała najwięcej. Natomiast niestety akcje są bardzo zmienne i nie każdy być może jest gotowy na to, żeby przechodzić przez okresowe spadki na poziomie 50, 60 czy więcej procent i co gorsza spadki, które mogą trwać nawet latami. Dlatego też, żeby nieco ustabilizować ten portfel, musimy do tego portfela włożyć obligacje. Obligacje oczywiście mniej zarabiają, więc dokładając do portfela obligacji, godzimy się jednoznacznie również na to, że chcemy nieco mniej zarobić. No ale to jest cena za to, żeby właśnie mieć nieco świętego spokoju i spokojniejszy sen. Z perspektywy inwestora z Polski sytuacja nieco się komplikuje. Bo o ile mówimy tutaj o portfelu pasywnym w kontekście akcji, to każdy się zgodzi, że warto mieć globalny koszyk akcji. Co więcej, nie warto go zabezpieczać walutowo, czyli mając koszyk akcji globalnych, mamy przy okazji też globalny koszyk walut. I to jest zaleta takiego portfela, bo mamy dywersyfikację, że tak powiem, na wielu poziomach. Nie tylko samych akcji, ale również walut. I wiele badań wskazuje na to, że zabezpieczanie takiego portfela na przykład względem polskiego złotego nie ma najmniejszego sensu, bo po pierwsze nic więcej tutaj nie ugramy, a po drugie no, jest ten problem, że zabezpieczenie również kosztuje. Także jeżeli chodzi o akcje, to nie ma tutaj problemu. Gorzej jest z obligacjami, dlatego że obligacje mają stabilizować portfel. Tymczasem obligacje, które są zagranicznymi obligacjami, z perspektywy polskiego inwestora zachowują się niemalże tak samo jak akcje. Czyli jeżeli sobie kupimy obligacje, które są zabezpieczone do waluty euro czy denominowane w euro, to jeżeli wyrazimy te obligacje czy przeliczymy je do polskiego złotego, to one mają bardzo podobną charakterystykę do akcji. Być może nie aż tak zmienne jak akcje, ale powiedzmy zdecydowanie bliżej im do akcji niż do obligacji czy do tego, co byśmy oczekiwali od obligacji, czyli tej stabilizacji w portfelu. Empiryczne badania, analizy, symulacje, chociażby w moim oprogramowaniu System Trader wskazują, że o ile tych obligacji jest relatywnie niewiele w portfelu, czyli jeżeli ich jest, dajmy na to 10, 20, może nawet 30%, to jeżeli mamy w tym portfelu zagraniczne obligacje, to nie jest to problemem. To znaczy te obligacje przy takim niewielkim udziale czy przy przewadze wciąż akcji w portfelu, powiedzmy, że spełniają swoją rolę, czyli jak są spadki na rynku akcji, to one stabilizują. I chociaż nie stabilizują bezpośrednio w polskim złotym, to i tak amortyzują nieco te spadki na rynku akcji. Problem się niestety robi wtedy, kiedy chcemy mieć więcej tych obligacji w portfelu, kiedy być może mamy sytuację defensywnego inwestora. Dajmy na to skrajny przypadek, że ktoś chce mieć 80% obligacji w portfelu. I pomijmy tutaj powody, dla których ktoś chciałby mieć tak mocno defensywny portfel. Być może dla kogoś wydaje się to bez sensu, natomiast absolutnie pomijmy ten temat. Ważne jest, że ktoś faktycznie ma taki profil ryzyka i świadomie chce mieć nie więcej niż 20% akcji w portfelu. No i co powinien zrobić z tymi obligacjami? Jeżeli będzie miał 80% obligacji zagranicznych, no to niestety
ten inwestor, pomimo że jest bardzo defensywny, nie odniesie tego efektu poprzez obligacje zagraniczne. No bo jeżeli przeliczy sobie to do polskiego złotego, to ten portfel 20-80, czyli 20% akcji, 80% obligacji zagranicznych, w gruncie rzeczy w polskim złotym będzie miał bardzo podobną charakterystykę do portfela dokładnie odwrotnego, czyli 80% akcji i 20% obligacji. Czyli to zdecydowanie jest to, co prawdopodobnie oczekiwał inwestor defensywny. Co zatem może zrobić polski inwestor? Polski inwestor może oczywiście włożyć do portfela polskie obligacje. No i jeżeli my tutaj budujemy taki portfel z ETF-ów, to obecnie mamy już nawet ETF-a z polskimi obligacjami. Jest to ETF replikujący indeks TBSP. Są to polskie obligacje skarbowe. Problem z tym ETF-em jest taki, że on dopiero ledwo co zadebiutował i jest no, drogi. Jak na obligacje jest drogi, jego koszt wynosi w tym momencie około 0,5% w skali roku. Miejmy nadzieję, że ten koszt będzie się zmniejszał z czasem, natomiast no, nie jest to coś bardzo super atrakcyjnego, jeżeli byśmy porównali to do ETF-ów obligacyjnych, jakie mamy chociażby dostępne w Eurolandzie, czyli tych ETF-ów, które są denominowane czy generalnie kwotowane i zabezpieczone do waluty euro. Możemy też oczywiście kupić sobie obligacje detaliczne, czyli te obligacje, które nie są notowane na rynku. Trzeba sobie otworzyć wtedy specjalny rachunek i można sobie takie obligacje kupić. Bardzo popularne w Polsce to są na przykład obligacje EDO, czyli emerytalne 10-letnie obligacje indeksowane właśnie wskaźnikiem inflacji, co powoduje, że zwłaszcza obecnie cieszą się one dużą popularnością. No ale tutaj pytanie zachodzi takie. Czy jest rozsądnym włożyć do portfela 80% obligacji polskich? Albo jeszcze inaczej, czy jest rozsądne, żeby większość naszego portfela była tak naprawdę oparta o polskiego złotego? I to nawet w sytuacji, jeżeli mówimy oczywiście o inwestorze z Polski. Czyli inwestorze, który zarabia, wydaje, czy planuje wydawać być może te pieniądze w przyszłości właśnie w polskim złotym. Oczywiście optyka takiego inwestora, który nie chce mieć zmienności w polskim złotym, jest naturalna. No po prostu chcemy widzieć, że ten portfel gładko, że tak powiem, pnie się w górę i nie wpływają na niego mocno kursy walutowe. Ale w gruncie rzeczy, jeżeli my nie chcemy mieć zbyt dużo walut w portfelu, nawet jeżeli są to obligacje, to my przede wszystkim boimy się takiego scenariusza, w którym polski złoty będzie się w długim okresie umacniał, czy będzie bardzo mocny, czy będzie wręcz takim drugim frankiem szwajcarskim. Czyli boimy się, że na przykład my teraz budując taki portfel, jeżeli byśmy tam przeważali polskie obligacje, nie polskie, tylko zagraniczne obligacje, to boimy się, że na przykład za 10, 20, być może 30 lat no, polski złoty będzie silną walutą, na tyle silną, że my będziemy musieli niestety, wyciągając te pieniądze z tego portfela, no, przeliczać je do polskiego złotego po niekorzystnym kursie. Zatem ucieczka od tej waluty obcej tak naprawdę jest obstawianiem wariantu takiego, że polski złoty być może się bardzo umocni. No bo dla jasności, nawet jeżeli my za, dajmy na to, 20-30 lat przechodzimy na emeryturę, to nie jest raczej tak, że wydajemy te pieniądze w ciągu jednego dnia, tylko będziemy być może kilkadziesiąt nawet lat żyć na tej emeryturze, więc nawet gdybyśmy wymieniali te, sprzedawali te obligacje zagraniczne, to po różnym kursie on by się uśredniał. Więc my, jeżeli nie chcemy mieć tego ryzyka walutowego, przede wszystkim obstawiamy tutaj taki wariant, w którym ta polska waluta się mocno, że tak powiem, gdzieś tam umacnia względem innych światowych walut rezerwowych. No właśnie, ale co jeżeli by się zdarzyło coś dokładnie odwrotnego? Co jeżeli przez nawet nie złą sytuację bezpośrednio w Polsce, ale być może złą sytuację w regionie, czy nawet złą sytuację geopolityczną, polski złoty mocno ucierpi i być może nastąpi sytuacja dokładnie odwrotna, czyli polski złoty się osłabi. Jeżeli my wówczas większość naszego kapitału będziemy mieć w polskim złotym, to niestety no jest to sporym ryzykiem, no bo wyobraźmy sobie, że ktoś jest inwestorem z Turcji i przeważał w swoim portfelu obligacje tureckie, czy generalnie lirę turecką.
W mniej więcej 10 lat lira turecka została tak mocno zdewaluowana, że wyobraźmy sobie, że dziś euro kosztuje 25 albo wręcz 30 zł. No więc pytanie jest, czy my chcemy, żeby większość naszego kapitału była ulokowana w walucie, która nie jest walutą rezerwową na świecie. No bo o ile Chińczycy na przykład obok dolara mają również w swoich rezerwach walutę euro, no to nie kupują polskiego złotego jako waluty rezerwowej i raczej się to nie stanie. Więc pytanie jest takie, czy warto mieć faktycznie większość swojego kapitału w takiej walucie, która jest de facto walutą wręcz egzotyczną jak polski złoty. No cóż ja mogę odpowiedzieć? Ze swojej perspektywy dla mnie istotne jest to, to jest moja opinia i chcę to podkreślić, żeby mój kapitał ochronić względem głównych walut rezerwowych na świecie, czyli euro i dolara. Jeżeli ktoś mówi, że na przykład euro albo dolar upadnie, to tym bardziej ktoś taki powinien uciekać od polskiego złotego, bo w takiej sytuacji polski złoty jeszcze bardziej, że tak powiem, oberwie. Niestety nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, ile można mieć polskiego złotego w portfelu. Jak ktoś się uprze, to będzie miał nawet i 100%. Ale musi być świadomy ryzyka, jakie ponosi, tak? Ryzyka co do egzotyki polskiej waluty. Z mojej perspektywy takim sensownym, powiedzmy, udziałem polskiej waluty w portfelu to jest na przykład 10, 20, 30% to już absolutny maks. Nie demonizowałbym ryzyka walutowego, zwłaszcza jeżeli mówimy o długoterminowym portfelu. Otóż nawet jeżeli nasz portfel nie posiada za wiele tego polskiego złotego, jest przede wszystkim w euro i w dolarze, a my będziemy ten portfel budować i konsumować przez dekady, to kurs wymiany, jeżeli będziemy chcieć to robić później w polskim złotym, tak, wypłacać te pieniądze w polskim złotym, i tak się nam uśredni. Raz będzie on lepszy, raz gorszy, ale przede wszystkim nie musimy się obawiać tego, że z polską walutą stanie się coś złego. Jeżeli stałoby się coś złego, jak powiedziałem, z euro czy dolarem, to i tak polska waluta by na tym ucierpiała. Natomiast byłbym bardzo ostrożny z przeważaniem polskiego złotego w portfelu. To jest moja opinia. Oczywiście każdy musi sobie na to sam odpowiedzieć. Zachęcam do tego, żeby sobie samemu odpowiedzieć na to pytanie. Najlepiej przez robienie symulacji, chociażby w moim oprogramowaniu, gdzie możemy sobie sprawdzić różne warianty obligacji w portfelu polskich, zagranicznych i zobaczyć, jak ten portfel zachowuje się w euro, w dolarze i w polskim złotym. Tak, żeby samemu wysądować niejako, jaki chcemy mieć udział obligacji w portfelu. Z mojej strony to wszystko. Serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia. Bye bye.